przyjaciele! Wszystko, co nas otacza, to jest pustka. To są rzeczy puste. W każdym miejscu, a w religii szczególnie, nauczono nas w tym kraju, abyśmy przyjmowali coś, co nie posiada żadnej treści. Chcę, żebyście zrozumieli, jak wielka ściema jest podawana ludziom w Polsce. Chcę, żebyście zrozumieli, że cały system religii, jakikolwiek on jest, czy to jest religia katolicka, protestancka, prawosławna, czy jakakolwiek inna, jest niczym innym, jak wyciągnięciem z nas życia. Bóg nie jest religijny. Jezus nie jest katolikiem. Jezus nie jest protestantem. Jezus nie jest prawosławnym. Jezus to Król, Pan i Bóg. Ten, który był, jest i będzie, wierzcie, ten sam. To ktoś, kto przyszedł tutaj na siebie właśnie dla ciebie. Po to, żeby twoja wewnętrzna pustka została zniszczona. Każdy człowiek rodzi się na ziemi martwy duchowo. To się tak ładnie nazywa, że to jest grzech pierworodny. Prawdą jest to, że człowiek jest martwy w swoim duchu. Jego psychika jest czynna i ciało też na różnych odcinkach, ale jego duch jest martwy. I tylko spotkanie z żywym Bogiem jest w stanie podnieść człowieka. Ja wam mówię dzisiaj o nowym narodzeniu. O nowym narodzeniu. Słowo Boże mówi, że każdy musi narodzić się na nowo z Ducha Świętego. Każdy człowiek musi poznać Boga. Jeżeli człowiek nie pozna Boga, to tak jak jest dojeżdżany przez diabła teraz, tak będzie dojeżdżany w wieczności. Nie daj się ciągnąć na postronku diabelskich oszustw. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, ale są usprawiedliwieni za darmo. Ale trzeba przyjąć tą prostą prawdę i nie dać sobie wciskać ciemnoty. Nie mów, że Boga nie ma i nie mów, że Bóg jest w tych ciastkach o smaku kościelnym. Nie mów takiej głupoty, bo to jest to, czego właśnie diabeł chce. Słowo Boże mówi, że Bóg jest duchem. Bóg jest duchem i oddajmy mu chwałę w duchu i w prawdzie. I trzeba poznać prawdę. I kiedy poznasz prawdę, to ona cię wyswobodzi. Ta prawda wyswobodziła mnie w 2001 roku w więziennej celi. Oddałem życie Jezusowi. Byłem bandytą, byłem mordercą, byłem dealerem narkotyków. Śpałem, wydawałem ogromne pieniądze na kokainę. Ale kiedy poznałem Jezusa, on zmienił moje życie w jednej sekundzie. On mnie zmienił w innego człowieka. Narodziłem się z Bożego Ducha w więzieniu stalowym w Sztumie. Tam oddałem mu swoje życie. I ty musisz mu oddać swoje życie, bo twoje życie zależy dzisiaj od ciebie, od twojej decyzji, od tego małego kontaktu między Bogiem a tobą. Wystarczy, że uwierzysz w łaskę, w niezasłużoną przychylność Boga dla człowieka. Wystarczy, że uwierzysz w to, czego nie widzisz, a on przyjdzie do ciebie z mocą. On zmieni się w innego człowieka. On odrodzi twojego ducha. On zmieni wszystko. Staniesz się obywatelem nieba, a tutaj na ziemi sięgniesz po to, abyś mógł żyć w sukcesie. Nie będziesz musiał chlać, nie będziesz musiał ćpać, nie będziesz musiał się puszczać, nie będziesz chodził samotny, nie będziesz jak zbłąkany ptak, którego karmi ten palant diabeł. Przyjmij Jezusa! Jeszcze dziś oddaj mu swoje życie, bo Jezus, ja potrzebuję ciebie! Ja mam wywalone na system religijny! Ja nie będę robił kłopot! Ja chcę ciebie! Jezus, przyjdź! I on przyjdzie, bo on powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a z wnętrza jego popłyną! Ja mówię tobie, popłyną wody rzeki żywej. On powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie. Trzeba przyjść przez wiarę, przez wiarę. Jeszcze dziś, kto z was chce się narodzić na nowo? Kto z was chce oddać życie Jezusowi? Podnieś rękę teraz. Kto z was chce poznać Boga żywego? Właśnie teraz, to jest szansa dla ciebie. To jest szansa dla ciebie. Urwij łeb diabłu. Zacznij żyć zwycięskim życiem. Nie poddawaj się pod ten chory system humanizmu i religii. Przyjmij Jezusa. On jest Królem i Panem. Przyjaciele, on tu wróci. I to wróci, kurczę, w wielkim stylu. To nie będzie powrót małego Jezusika. On wjedzie jak Microsoft na rynek. On przyjdzie do Jerozolimy, wywali wschodnią bramę, usiądzie tam, gdzie dzisiaj Arabowie mówią, że to ich teren. On wróci, on wróci. I moje pytanie do ciebie jest takie, czy chcesz być po stronie zwycięzcy? Moje pytanie jest takie, czy chcesz być po stronie zwycięzcy? Ja jestem po tej stronie. Ja dzisiaj nie boję się żyć i nie boję się umrzeć. I moje pytanie jest takie, czy ty nie boisz się żyć i czy nie boisz się umrzeć? I czy to nie jest ściema intelektualna? Jest
chce dziś oddać życie Jezusowi. On umarł za twoje grzechy. On wstał z martwych. On żyje. On jest Królem Królów i Panem Panów. To nie jest mała posunia. To nie jest imię Ojca i Syna. To jest wielki Bóg. Król Królów i Pan Panów. Nazywamy się Kościół Mocy. W każdą niedzielę spotykamy się na ulicy Kasprzaka 24 w twoim mieście. Możesz nas znaleźć też w internecie. Kościółmocy.pl. Chcę, żebyś został z nami i słuchał tych świadectw, które będą mówiły o żywym Bogu.